Kyle Allwood 6 kwietnia 2019 roku został oskarżony o zabójstwo 5 osób. 9-latek podpalił przyczepę, w której mieszkała jego rodzina. W pożarze zginęła 2 dorosłych i 3 dzieci. Jedyną osobą, której udało się przeżyć, była matka Kyla. Kobieta krótko po tragedii wypowiedziała się, broniąc syna. Wszyscy patrzą na niego, jakby był jakimś potworem, ale tak nie jest. Ludzie popełniają błędy i tak było tym razem. Ze względu na młody wiek chłopiec nie mógł zostać skazany na pozbawienie wolności. Prokurator był zdania, że Kyle celowo podłożył ogień. Jak podają zagraniczne media, chłopiec opuścił salę sądową ze łzami w oczach pod asystą dziadka. Matka młodocianego podpalacza powiedziała później, że jej syn miał zdiagnozowaną schizofrenię, ADHD i chorobę afektywną dwubiegunową. Zapewniła, że jest wspaniałym, kochanym chłopcem i zasługuje na drugą szansę. Gloria Brown Marshall, profesor prawa konstytucyjnego w John Jay College, powiedziała, że oskarżenie o morderstwo dziecka jest nadużyciem władzy przez prokuratora. Jej zdaniem 9-latek nie był w stanie zrozumieć, że jego działanie może doprowadzić do czyjejś śmierci. Carl Newton Mahan 18 maja 1929 roku zamordował 2 lata starszego kolegę. Chłopcy pokłócili się o kawałek metalu, który oboje chcieli sprzedać na złom. Starszy kolega Karla zabrał mu ten kawałek złomu, więc ten postanowił, że pójdzie do domu po strzelbę ojca i zamorduje kolegę, odbierając to, co chciał sprzedać. Początkowo chłopca skazano na 15 lat poprawczaka, lecz po ponownym rozpatrzeniu sprawy uznano, że jest za młody i nie był do końca świadomy tego, co zrobił. Nie wiadomo, co działo się z chłopcem w następnych latach. Wiadomo jest, że zmarł w dość młodym wieku, bo w wieku 35 lat. Christian Romero zastrzelił swojego ojca i jego współlokatora niedługo przed swoimi 9 urodzinami. Do zdarzenia doszło 5 listopada 2008 roku w St. John's w Arizonie. Początkowo nie podejrzewano chłopca. Przesłuchano go dopiero wówczas, kiedy żona zabitego mężczyzny zasugerowała jego winę. Christian Romero od razu przyznał się, że pociągnął za spust. Jedną ofiarę znaleziono martwą przy drzwiach wejściowych, a drugą w sypialni na piętrze. Ostatecznie chłopiec nie został skazany, ale trafił do ośrodka dla młodzieży, a później terapeutycznego domu zastępczego. Jego adwokat uważał, że Christian Romero robi duże postępy i współpracuje. System w końcu dał mu narzędzia, których potrzebuje, aby odnieść sukces, a on je w pełni wykorzystuje. Pochodzący z Indii, Amariet Sada uważany jest za najmłodszego seryjnego mordercę na świecie. Po raz pierwszy zabił w wieku 7 lat, a rok później miał już na sumieniu 3 osoby. Jego pierwszą ofiarą była 8-miesięczna siostra, którą pozbawił życia w 2006 roku. Następnie chłopiec zamordował niewiele młodszego od siebie kuzyna i 6-miesięczną dziewczynkę mieszkającą w sąsiedztwie. Amariet Sada sam przyznał się policji do zbrodni. Opowiedział, że udusił niemowlę, a potem uderzył cegłą. Wskazał też miejsce, w którym pozostawił ciało. Po zatrzymaniu niewiele mówił, ale dużo się uśmiechał. Pracujący z nim psycholog określił chłopca mianem sadysty, który czerpie przyjemność z zadawania ran. Według relacji jego wujka, najbliższa rodzina już wcześniej wiedziała o zbrodniach chłopca, ale je ukrywała. Uznali, że to prywatne sprawy. Zgodnie z prawem panującym w Indiach, dzieci nie mogą być sądzone jak dorośli i nie trafiają do więzienia. A Mariette do ukończenia 18 lat przebywał w domu dziecka. Aktualnie ma 23 lata i nie ma informacji na temat jego dalszych losów. Cayetano Santos Godino, znany jako karzeł z dużymi uszami, był argentyńskim seryjnym mordercą, który terroryzował Buenos Aires w wieku 16 lat. Był odpowiedzialny za zamordowanie 4 dzieci, usiłowanie zabójstwa kolejnych 7 i 7 podpaleń. Swoją pierwszą ofiarę pozbawił życia jako 9-latek, ale już wcześniej przejawiał agresywne zachowania. Chłopiec zabijał koty oraz ptaki i lubił bawić się ogniem. Wielokrotnie był wyrzucany ze szkół. W wieku 7 lat zepchnął kolegę do rowu, a rok później pobił przy użyciu kamienia innego rówieśnika. Z powodu młodego wieku Cayetano nie poniósł prawnych konsekwencji swoich czynów.
29 marca 1906 roku wyprowadził w odludne miejsce 3-letnią dziewczynkę. Najpierw próbował ją udusić, a następnie zakopał żywcem w rowie i przykrył puszkami. Morderstwo nigdy nie wyszłoby na jaw, gdyby Cayetano Santos Godino sam się do niego nie przyznał. Ciała ofiary nigdy nie odnaleziono, ponieważ w miejscu jego ukrycia stanął budynek. Mary Flora Bell, czyli najmłodsza znana światu zabójczyni. Mary miała ciężkie dzieciństwo. Jej matka była prostytutką, która zaszła z nią w ciążę w wieku 16 lat. W domu doznała wielu krzywd, także ze strony swojego ojczyma. Miała przyjaciółkę, która nazywała się Norma Bell i mimo tego samego nazwiska jest to tylko zbieg nazwisk, a dziewczynki nie były ze sobą w żaden sposób spokrewnione. Dorastała ona w Scottwood. Dzielnica była dość niebezpieczna, a mimo tego dzieci tak naprawdę bawiły się tam zawsze same, często bez jakiejkolwiek opieki kogoś dorosłego. Na dzień przed swoimi 11 urodzinami, czyli 25 maja 1968 roku, Mary udusiła 4-letniego Martina Browna. Zrobiła to w opuszczonym budynku, w którym też zostawiła ciało chłopca, a następnie z 13-letnią Normą włamały się one do żłobka i zostawiły tam karteczki, na których napisały, że nie jest to ich ostatnie zabójstwo. Tego samego dnia trójka chłopców znalazła ciało zamordowanego chłopca. Następnego dnia Norma już próbowała zabić kolejną osobę i była to 11-letnia siostra jej przyjaciółki. Zostało to niestety zbagatelizowane i uznane po prostu za wygłupy dzieci. Mary została po prostu szybko odgoniona od dziewczynki. Stwierdzono, że w głupi sposób się bawiła. Mary postanowiła również odnaleźć rodzinę Martina, czyli chłopca, którego zabiła. I gdy matka chłopczyka otworzyła jej drzwi, zapytała się jej, czy może zobaczyć Martina. Matka zaczęła tłumaczyć, że chłopiec nie żyje, na co dziewczynka odpowiedziała, że wie i że chciałaby go zobaczyć w trumnie. I już 31 lipca 1968 roku dziewczynka postanowiła zabić kolejnego chłopca. Był nim 3-letni Brian Hall. Przy tym całym zabójstwie była obecna przyjaciółka dziewczynki, czyli 13-letnia Norma. Ciało chłopca odnaleziono 2 miesiące później. Co ciekawe, Mary i Norma w dniu zabójstwa postanowiły także dołączyć się do poszukiwań chłopca, a dobrze wiedziały, że on nie żyje. Sekcja zwłok chłopca szybko wykazała, że najprawdopodobniej zabiło go dziecko, ponieważ ślady na ciele wskazywały właśnie na odciski, które zostawiłoby dziecko. Szybko dotarto do Mary i Normy i właśnie w trakcie przesłuchiwań zwrócono na nie uwagę, dlatego że się śmiały i bagatelizowały całą sprawę. Dziwnie także wypytywały o wszystko. Należy również dodać, że chłopiec przed śmiercią był torturowany, między innymi okaleczono jego genitalia. Początkowo dziewczynki wszystkiemu zaprzeczały, ale potem to Norma przyznała, że Mary zabiła chłopca, a ona na to wszystko patrzała, ponieważ Mary chciała jej pokazać, jak zabijać. 5 grudnia 1968 roku zostały one postawione przed sądem, ale Norma została szybko zwolniona i uznana za niewinną, a Mary usłyszała zarzuty dwukrotnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Mary była przetrzymywana w zakładach psychiatrycznych oraz w więzieniu. W tym momencie jest wolna i jest całkowicie anonimowa. Zostało jej zmienione nazwisko, została matką i babcią i jak twierdzi, macierzyństwo ją bardzo odmieniło.